Witam. Wojtek z tej strony. Pomyślałem, że dogram materiał do mojego opisu na blogu dotyczącego Blendera. Temat: tekstury PBR. Materiał, tak? Dokładanie materiału do Blendera. Tutaj mamy początek tak naprawdę Blendera. On zaczyna się z kubem, kółkiem kręcę, proszę, shift, lewy przycisk i kółko, więc shift, kółko, mała pomyłka była, ale myślę, że tu mamy efekt światła. OK. Wracamy do punktu. Chcemy nadać tekstury. Podstawowe trzy tekstury, które przechodzimy shading. Shading. Pamiętajcie. Nowy materiał. Proszę. I teraz tak. Mamy w tym miejscu dodawanie materiałów, mamy Shift A i jeszcze możemy z tego punktu tu. Wybrałem plik z diffem. Jest diff, dołączyłem. Z tego punktu jeszcze tu możemy dołączyć plik. Już mamy wybrane tekstury. Łączymy. Proszę. Mamy coś takiego. Skalę ustawiamy UV Edition. No jakoś to wygląda, tak? Tu nawet do pudełka, do środka możemy zajrzeć. Tu mamy podgląd w ten sposób. Pogląd ze światłem zewnętrznym i światło. Lampa jakaś, jakieś punktowe. Dokładamy diff kolory roach. To jest trochę, przepraszam, trzeba tutaj, o, można też w ten sposób. Szybciej nie ukrywam. I roach, roach. Łączymy. Pyk. Mamy więcej już linii, nazwijmy to w ten sposób, cieni. Tak. O, tak będzie końcowo. Później wam pokażę przy edycji. To jest w ogóle kamera. Możemy tu, widzicie, to jest kamera. To jest to, co widać tak naprawdę będzie po renderingu. 0, no z numerycznego 0. Dobra. Potrzebujemy teraz nadać pewnej przestrzeni i ja to wybieram. Normal map. Mam na blogu opisane i żeby to działało, potrzebowałbym jeszcze podłączyć, żeby wektory były. Kolor normal. Widzicie, cienie już jest inaczej. Światło jest blisko, widzimy. Tak. Jeszcze jest kilka. Bumble to też, to jest kwestia, jak bardzo mamy cienie. Display, to jest przy dużych powierzchniach. Mamy jakiś tam placek. Powiedzmy placka. Możemy tak zrobić. Ale to wszystko w swoim czasie. Dobra. Pamiętajcie. Jeśli odpalacie, jest coś takiego. Wchodzicie shading i tutaj jeszcze zapomniałem, obiekt. Tu musi być obiekt, bo może być word.
Word. Do Worda można też różne rzeczy podłączać. Więc jest object. Object, tak? Object przez I, D dokładamy różne elementy, tekstury, dokładamy image, texture. Możemy sobie w Photoshopie jakiś zrobić, albo w jakimkolwiek edytorze coś tam, nie ma problemu. I dołożyć. Możemy, zobaczymy, będzie widać UV. Z tej strony nie chcemy się. 8S. Robię sobie tak. G. O. Robimy tak. O. Kursor. I się. Fiolet. To jest ta mapa fiolet. Normal map. Wrócimy do shading. I już mam deseczki, w jaki sposób tam sobie podłączyłem. Takie pudło. Myślę, że udało mi się tylko nie pomylić czegoś, ewentualnie nie pomieszać komuś w głowie. Więc add, dokładamy tekstury. Tu o div, pamiętać trzeba div, czasem jest jakieś tam, jak opisałem, łączymy kolor z bazą kolorów, później roach, kolor z roach i normal map, te fioletowe kolory nadaje, zobaczmy co tu mamy jeszcze, word space mogę tam i do normal. I mamy coś takiego. Ok. Myślę, że tyle w tym temacie. Zapraszam na bloga. FX mój wspaniały. Gdzie ten mój blog? Okej. Pozdrawiam, zapraszam, do zobaczenia.